Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Orzeka. Jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dzwonię do pani w sprawie pomocy. Przepraszam, 15 teraz dostałam wyniki z amniopunkcji. Dziecko ma bardzo rzadką wadę. Jest 17 przypadków na świecie w przeciągu 37 lat. Mnogimi wadami wrodzonymi, z upośledzeniem intelektualnym. Te dzieci są z wadami serca, wzroku i słuchu. A proszę mi powiedzieć, a miałaby pani możliwość przyjechać na konsultację do Warszawy? Tak, jak najbardziej. Pomogę pani w szpitalu to wszystko ogarnąć. Dziękuję pięknie. Chciałam się zapytać, jak to wszystko się zaczęło? W pierwszej chwili to taki trochę szok był, natomiast najgorsze było w momencie, kiedy przesłali literaturę, gdzie mogę przeczytać na temat tych 17 przypadków opisanych. To dopiero człowiek dostał takiego szoku, że w pierwszej chwili to wzięłam nożyczki i obcięłam po prostu włosy. Człowiek ma wrażenie, że po prostu odchodzi od zmysłu. To jest coś koszmarnego, po prostu. Dzieci patrzą, jak matka się odbija od ściany do ściany i nie wiedzą, o co chodzi. Powinniśmy wiedzieć o tym, że choroby się zdarzają. Tak jak chorują starsi, chorują młodzi ludzie, chorują wreszcie dzieci, tak samo mogą chorować płody. Ja często jestem tym, który przekazuje te najgorsze informacje, że to ich wyobrażenie o idealnym dziecku, te marzenia mają się nijak do rzeczywistości, że są w ciąży, gdzie ich płód jest chorym
dzieckiem, że jest obarczony wadą, nieprawidłowościami, które nie dadzą szansy temu dziecku na przeżycie, że to wada letalna, która bezwzględnie doprowadzi do śmierci tego płodu. Albo wewnątrzmacicznie, albo doprowadzi do śmierci noworodka tuż po porodzie. I nie jest to kwestia dyskusji. Jeżeli ktoś skacze z 10 piętra okna, to oczywiście albo umrze, albo nie umrze. Tak? Istnieje szansa, że przeżyje. Ale jaka ta szansa jest? To jest po prostu jakaś minimalna szansa i prawdopodobnie umrze za chwilę. Więc to o to chodzi, że to nie jest dyskusja czy, ale kiedy to dziecko umrze. Nie zawsze jestem w stanie pokazać to, co widzę w ultrasonografii rodzicom, żeby oni też zobaczyli. To jest w ogóle ekran, gdzieś jakieś odcienie szarości, czy czasem w sepi pokazują, jak funkcjonują narządy dziecka, jak jest zbudowany ten płód. To tutaj w tej sytuacji, kiedy zaczynam rysować, to pomaga to nam w komunikacji. Jest to jednym z elementów komunikacji. Normalnie jak mamy głowę, tutaj są oczy, nosek, buzia, to mamy mózg, który jest podzielony na dwie półkule. W przypadku holoprozencefali nie dochodzi tutaj do podziału i mamy jedną taką wspólną przestrzeń. Ta wspólna przestrzeń powoduje, że też gałki oczne są albo blisko siebie, albo tworzy się jedno oko, czyli mamy cyklopa, czyli dziecko z jednym okiem, a to się nazywa proboscis. Kiedy mamy jedno bliźnie i jest drugie dziecko, to dziecko ma ręce, nie ma serca tutaj obecnego. To ciało jest zdeformowane, zwykle nie ma górnej części klatki piersiowej. To jedno serce musi funkcjonować za tego i za tego dzieciaka. Czyli pojawia się ogromne obciążenie. Koniec końców może to doprowadzić do zgonu jednego i zgonu drugiego dzieciaka. Mózg znajduje się tutaj. Rdzeń kręgowy jest obnażony, znajduje się tutaj. Nie ma skóry, tylko jest taki worek i to jest przepuklina oponowo-rdzeniowa. Kolejna z wad, która jest wadą śmiertelną, nie dającą szansy na przeżycie takiemu dzieciakowi. Ja mam codzienny kontakt z dużą ilością tych pacjentów. Najczęściej to jest taki kontakt na wysokim poziomie stresu tych ludzi, którzy mają jakieś trudne rozpoznania, nowotwory. Jest w tym też taki miks, wiesz, wielkiej radości, bo przychodzą pacjentki, które są w ciąży, no i cieszą się tą ciążą. I zawsze jest ten niepokój, czy na pewno wszystko będzie dobrze. I to pytanie, panie doktorze, czy wszystko jest dobrze, czy wszystko będzie dobrze? To jest takie pytanie, z którym lekarz musi się zmagać właściwie każdego dnia. I kiedy muszę, wiesz, powiedzieć pacjentce nagle, że dziecko jest ciężko chore, to sam to przeżywam bardzo. A jak jeszcze, wiesz, jeszcze muszę jej powiedzieć, że nic nie mogę z tym zrobić, to już w ogóle. Mimo, wiesz, wiedzy, mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, i w kraju, który ma dawać wybór ludziom, to nagle się okazuje, że tu nie ma żadnego wyboru. Chyba stąd. Brak wyboru to przemoc, więc chyba stąd te emocje. To jest i problem dotyczący tych kobiet, i problem tego, co się dzieje z ich rodzinami, ale też tego, jak wygląda i jak będzie wyglądała polska medycyna i polska opieka nad pacjentami.
Także to nie jest jakiś jednowymiarowy problem, z którym my mamy teraz do czynienia, tylko to jest tak złe na kilku poziomach, że uznałam, że to by było nieprzyzwoite, gdybym ja to po prostu przemilczała. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na wykładzie na temat tego, co dzieje się z kobietą, kiedy zostaje pozbawiona wyboru, kiedy spotykają nieszczęście ciężko chorej ciąży. Emocje, słuchajcie, mam takie, że hej, naprawdę. Dziękuję Pani bardzo. Cudownie jest mieć zdrowe dziecko. Wiem, bo mam trójkę zdrowych dzieci. Jestem szczęśliwym ojcem, uwielbiam być tatą i nie wyobrażam sobie większego szczęścia niż zdrowe dzieciaki. Ale czasem zdarza się, że tego szczęścia nie ma. I pojawia się wada genetyczna. Wada genetyczna, na którą nikt nie ma wpływu. Nie wynika z niczyjej winy. To nie jest żaden błąd, który popełniła kobieta. To nie jest żaden grzech. To nie jest żadna czynność, którą wykonała. Oczywiście, jeżeli kobieta jest alkoholiczką czy narkomanką, to tutaj te wady czasem mogą się pojawić w związku z toksynami, które przyjmuje do organizmu. Ale w zdecydowanej większości kobiety, z którymi mamy do czynienia z wadami genetycznymi, to nie są kobiety, które są alkoholiczkami czy narkomankami. To będą zdjęcia drastyczne, ale myślę, że każdy dorosły człowiek powinien po prostu to zobaczyć. Po jednym z ostatnich wykładów pewien fotograf, który był na tym wykładzie, przyszedł i powiedział: mam 50 lat i ja sobie nie zdawałem sprawy. Nie zdawałem sobie sprawy, że takie wady genetyczne mogą być. Ja miałem zupełnie o tym inne wyobrażenie. To bardzo ciężka wada, którą ciężko zakwalifikować. Są to zroślaki, czyli sytuacja, kiedy mamy ciążę bliźniaczą lub wieloraczą i nie dojdzie do rozejścia się w odpowiednim momencie tych płodów. Zwykle chodzi tu o płody jednojajowe. I mamy płody na przykład zrośnięte twarzami i klatkami piersiowymi. Absolutnie nie do rozdzielenia. Tego się po prostu nie da zrobić. Anencefalia to sytuacja, w której nie wykształca się mózg. Tak wygląda mózg normalny, tak wygląda mózg w anencefalii. Nie ma w ogóle kory mózgowej, czyli nie ma tego wszystkiego, co świadczy o tym, że jesteśmy człowiekiem. Nie ma emocji, nie ma myśli, nie może się ruszać, nie może wykonywać żadnych celowych ruchów, nie może nawiązać żadnego kontaktu, ponieważ nie ma tej części mózgu, która odpowiada za te funkcje życiowe. To jest przepuklina sercowa. Tutaj mamy akurat tylko jedną komorę, jeden przedsionek. Ciężka wada serca, która nie uniemożliwia jakiekolwiek życie i funkcjonowanie płodu. Tak wygląda płód absolutnie niezdolny do życia. On się urodzi, może przeżyje kilka tygodni, może kilka dni. To akurat przypadek z kliniki w Tychach, w której pracowałem. Nasze zbiory przy porodzie tego płodu byłem i pamiętam sytuację, w której matka, która była osobą głęboko wierzącą, nie godziła się na terminację, poprosiła nas, żebyśmy po porodzie jej to dziecko przynieśli i pokazali. Pamiętam moment, kiedy dziecko zaczęło się dusić na jej rękach. Nabierało powietrza, próbowało złapać ten hałas powietrza, więc mogliśmy tylko patrzeć, jak on umiera, jak on odchodzi i nic nie możemy zrobić. I matka, patrząc na tą sytuację, zrobiła takie oczy wielkie i powiedziała, gdyby wiedziała, to by nigdy się w życiu na to nie zdecydowała. Nigdy by mu tego nie zrobiła. Kolejny przykład wady, gdzie dziecko ma dwie twarze. Jedna z najcięższych wad genetycznych to fetus in fetu. Sytuacja, w której dziecko rozwija się nie w wzroście z tym dzieckiem, tylko wewnątrz niego, w środku, na przykład w jego jamie ustnej. Albo rozwija się w jego miednicy małej. I mamy tutaj płód, który ma cztery nogi na przykład. A czasem jest tak, że wady są tak ciężkie, że w ogóle trudno powiedzieć, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Na przykład tu. Tu jest stópka prawdopodobnie. Tu jest pewnie jakiś kawałek kończyny dolnej, no ale tutaj to już naprawdę nie wiadomo, co to jest. I taki twór się rodzi i my nie możemy go usunąć. Mimo, że tak naprawdę, formalnie rzecz biorąc, zachowuje się jak nowotwór. Bo to nie jest dziecko, to nie jest człowiek, któremu można pomóc, którego można zaintubować, którego można masować mu serce, którego można odżywiać. Nic nie możemy zrobić. To jest po prostu
zbiór żywych komórek, które przypominają dzięki tej stópce o tym, że on powstał w ogóle z człowieka. Ale serce jest, bije, żyje. Jak ratować? Gdzie tu odżywiać taki płód? Kiedy ten doskonały proces, który ma być zaplanowany przez Matkę Naturę, przez Boga, przez kogokolwiek, w pewnym momencie zaczyna iść nieprawidłowo, to nowo tworzenie przebiega tak jak czasem tworzenie po prostu guza, jak tworzenie struktur patologicznych. Jeżeli mózg pływa w płynie owodniowym, oko wisi gdzieś z mózgoczaszki, to czy ktoś serio chce toczyć dyskusję, że nie, przecież w porządku, nic temu dziecku nie jest? No powiem jeszcze raz, kurwa mać, nie. To w ogóle nie. Dlatego, kiedy ktoś mi mówi, że ból dziecka jest uszlachetniający, to zaczynam się gotować, bo jeżeli ten ból ma uszlachetniać lekarza, który się opiekuje tym dzieckiem, to na miłość boską coś jest nie tak naprawdę z tym lekarzem. Jeżeli ktoś z rodziców powie mi, że on się cieszy, że to dziecko czuje ból, to myślę sobie, że to też w bólu, mówią ci rodzice, po prostu nie rozumiejąc, co się dzieje. Ksiądz Józef Tischner, który jest dla wielu takim etycznym, moralnym znakiem, kiedy już ciężko chorował, to jedna z osób, z którą toczył dyskusję na temat cierpienia, opowiadała o tym, że w momencie, kiedy już nie mógł mówić, to tylko podał karteczkę, na której napisane było "nie uszlachetnia". Nic się z tym nie da zrobić, nie ma na to lekarstwa. Możemy to wykryć w brzuchu i zapobiec temu nieszczęściu i tej tragedii do 12 tygodnia. Jesteśmy w stanie to wykryć i nie pozwolić na to, żeby do tego mnożenia się cierpienia dochodziło. Mogliśmy do czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jestem osobą wierzącą. Cały czas jak dorastałam, to marzyłam o założeniu rodziny. Jak wyszłam za mąż, to nie czekaliśmy długo z mężem, też od razu staraliśmy się o dziecko. Ja już po 3 miesiącach od ślubu byłam w pierwszej ciąży. Poroniłam. W drugiej ciąży byłam też chwilę po, bo nie minęło pół roku, byłam w kolejnej ciąży, też ją straciłam. Całe 4 dni spędziłam na modlitwie o to, żeby być w zdrowej ciąży. I ja byłam święcie przekonana, że to, co mnie spotkało, to jest dar od Boga. Zaszłam w ciążę, w trzecią. I ta ciąża trwała najdłużej, bo kolejne miesiące dziecko żyje, serduszko bije, nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Stwierdziłam, że okej, no chyba ta ciąża się utrzyma. Więc poszłam do lekarza. Trafiłam na kozetkę na USG, mi zaczęła przeprowadzać i po prostu zrobiła się cisza. Po chwili przyszedł drugi lekarz. Po jakimś czasie przyszła jeszcze jedna pani doktor i wszyscy nad tym monitorem coś tam szeptali. Moja pani doktor już nawet na mnie nie patrzyła. Dała mi tylko plik kartek. To było jak w amoku. Nie docierało do mnie za bardzo, co się dzieje, bo nie byłam na to gotowa. Miało być przecież wszystko super ładnie i bezkonfliktowo, a nie było. Ja już wiedziałam, znaczy ja nie wiedziałam, co tam się dzieje, ale tylko zapytałam ją, czy ja mam zacząć się martwić. I ona powiedziała tak. Diagnoza pojawiła się w połowie mojej ciąży, kiedy ja miałam wielką nadzieję na zdrowe dziecko. Niestety państwa dziecko ma wady letalne. Znany polski ginekolog powiedział, że to, co Teron widzi na USG, to widział albo 20 lat temu, albo w ogóle. Podejrzenie zespołu PATO, że jest widoczny rozszczep kręgosłupa, rozszczep twarzy. Bezczaszkowe, że rozszczep kręgosłupa, wodogłowie i takie tam. No niestety. Jest szansa, żeby przeżyło, to pytanie ode mnie. Nie, proszę pani, nie ma. Nie było nadziei. Po prostu nie było. Czułam się po prostu, jakby mi ktoś
przywalił w twarz. Życzę, żeby pani dziecko umarło do kolejnej wizyty. To też są takie słowa, które się nie zapomina. Myślałam, że nie będę płakać, ale... Pierwsze 4 dni zaprowadzałam córkę do szkoły, przychodziłam do domu. I wyłam. Wyłam. Jak zwierzę. Zdawało mi się, że słysząc o takich przypadkach, że rozumiem te kobiety. Ale tylko mi się zdawało, że je rozumiem. Że podzielam ich ból. Ten ból jest po prostu dużo większy niż mi się wydawało. Nie jestem w stanie tego zrozumieć tak naprawdę. Teraz jestem tego w pełni świadoma, dopóki sam człowiek tego po prostu nie przeżyje. Nie doświadczy na własnej skórze. Modliłam się, żeby było dobrze, niech będzie chore. Już trudno. Ale niech żyje. Okazało się, że nie będzie żyło. To były osoby, które się starały o ciążę, które były w związku, które chodziły do lekarzy ginekologów wcześniej, które edukowały się, jak bezpiecznie się do tej ciąży przygotować, które przyjmowały leki wcześniej, które wykonywały badania, które zachodziły w ciążę świadomie, bo chciały być matkami. Pierwszy cios pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że z tych marzeń nic nie będzie, pomimo tego, że wydawało się, że zrobiły wszystko, żeby przygotować się na ten moment, na ten ważny dzień w życiu. Natomiast pojawia się później jeszcze drugi cios. Ponieważ nie tylko okazuje się, że nie zostaną matkami, tak jak chciały, okazuje się jeszcze, że ciąże, pomimo tego ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia, co zostało stwierdzone i potwierdzone badaniami, one muszą kontynuować, bez względu na to, czy czują się na siłach, czy nie. Bez względu na to, czy one dadzą radę, czy nie. Znaczenie ma tylko i wyłącznie to z punktu widzenia prawnego, aby tę ciążę za wszelką cenę kontynuować. Dla nich to oznacza bardzo poważny kryzys psychiczny i w tym kryzysie psychicznym one się do mnie zgłaszają, szukając pomocy. Poród jest bardzo bolesnym przeżyciem, które kobiety znoszą dzielnie, bo czeka je nagroda. A tu nagrody nie ma, jest kara. Ona donosi tą ciążę, urodzi, przecierpi co swoje, potem będzie nadal to miała, znaczy nadal to cierpienie, a dziecko i tak umrze. Leżysz z kobietami na sali przedporodowej, z kobietami, które mają wielkie brzuchy, a w tych brzuchach zdrowe dzieci. Tak, i płakałam tylko, jak przy mnie urodziła dziewczyna. To dziecko jej płakało. A ja potem płakałam, że moje nie zapłacze. Nawet nie zapłacze. I na świat przyszła moja córka. Nie wiem, ile miała centymetrów. Nie chciałam jej oglądać. Wiem natomiast, że miała te wszystkie wady już zdiagnozowane i jeszcze wiele innych. Nie żyła oczywiście. Pielęgniarki później włożyły ją do słoika, który widziałam i w tym słoiku wyniosły.
nie robienie niczego, udawanie, że nic się nie stało, jest po prostu takim jawnym, prostym przyczynianiem się do czyichś tortur, do czyjegoś cierpienia, przedłużania agonii. To jest dla mnie coś trudnego do zrozumienia, więc nie zgadzam się na to. Co się zadziało? Otóż mamy do czynienia z sytuacją, w której w gabinecie moim, psychiatry, seksuolożki, pojawiły się kobiety, które do tej pory albo nie korzystały z opieki psychiatrycznej, bo nie miały takiej potrzeby, albo w sporadycznych przypadkach korzystały ze względu na różnego rodzaju trudności, które zadziały się w ich życiu. Natomiast zdecydowana większość kobiet, z którymi miałam do czynienia w ostatnim roku, to były kobiety, które nigdy wcześniej nie wymagały pomocy psychiatry. To jest ważna rzecz, dlatego chciałabym to bardzo mocno podkreślić. To były kobiety, które trafiły do psychiatry po raz pierwszy w swoim życiu. A dlaczego trafiły do psychiatry? Ponieważ zadziały się w ich życiu pewne traumatyczne doświadczenia. Musiały się skonfrontować z sytuacją, która przekroczyła ich możliwości poradzenia sobie. U tych kobiet pojawia się ten charakterystyczny zespół objawów, który świadczy o zakłóceniu ich zdrowia, o zaburzeniu zdrowia, ale też ten zespół może prowadzić do utraty życia, śmierci samobójczej. Tylko świadomość, że są jeszcze dzieci w tym wszystkim i jak gdyby wsparcie w mężu, jak gdyby to spowodowało, że tu jeszcze jestem, że tu rozmawiamy. Podjęliśmy decyzję, że mniejszym złem będzie przerwanie w tej sytuacji ciąży. Dla nas wszystkich i dla tego dziecka i dla reszty rodziny. Dlatego jak słyszę o takim sformułowaniu, które pada w mediach, o furtce psychiatrycznej, że my tutaj korzystamy z jakiegoś obejścia, z jakiegoś wytrychu, z jakiejś furtki, żeby dokonać terminacji ciąży, to ja się zastanawiam nad tym, jak bardzo trzeba nie mieć świadomości, jak wygląda sytuacja tych kobiet, jak wygląda ten kryzys, który one przeżywają, ponieważ to nie jest tak, że przychodzą do mnie kobiety, które mówią, że one by chciały, że one nie chcą kontynuować ciąży. Do mnie przychodzą kobiety, które zachorowały w związku z kryzysem, który je spotkał w życiu, w związku z tą traumatyczną sytuacją, która została spowodowana zmianą prawa w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Mi cały czas łamie się głos. Ja rodziłam dziecko w 2017 roku, martwe dziecko. A to cały czas jest. I ja podejrzewam, że całe życie to będzie ze mną. Więc to nie jest tak, że to jest łatwa decyzja, mając możliwość podjąć ją. Dla mnie to nie było łatwe. A teraz, gdybym nie miała takiej możliwości, nie wiem, co by ze mną było. Do Holandii pojechaliśmy samochodem. Półtorej godziny po zabiegu wypuszczono mnie do domu, wróciliśmy do Polski. I minęło parę dni i właśnie pojawiła się wiadomość w telewizji o Izie. Trafiłam do kliniki w Holandii, która się specjalizuje w takich zabiegach. W tej klinice spotkałam jedną Polkę
której w 20 tygodniu odeszły wody i trafiła do szpitala. Jej dziecku dalej biło serce, ale też już absolutnie nie miało szans na to, żeby urodziło się zdrowe. I tak trzymali ją w tym szpitalu, trzymali. No i wypisała się po prostu na własne żądanie i trafiła do kliniki, żeby po prostu usunąć tę ciążę. Ale dlatego jest to dla mnie takie mocne. Bo przypominam sobie sytuację tej dziewczyny z Pszczyny, Izy z Pszczyny. I tak sobie myślę, że bardzo dużo szczęścia miała, szczęścia w nieszczęściu, ta dziewczyna, którą spotkałam. Bo jej się udało uniknąć sepsy, udało jej się po prostu przeżyć. Co ja słyszę? Pani doktor, ja umrę. Jeżeli mi pani nie pomoże, to ja umrę. 20-paroletnia kobieta, zdrowa fizycznie. Ja błagam. To są wiadomości, które dostałam SMS-owo, mailowo. Ja błagam. Trudno mi jest się pogodzić z sytuacją, kiedy pacjentka ma takie przekonanie, że mnie jako lekarkę, która wykonuje swoje prace, ona musi błagać o to, żebym ja udzieliła jej pomocy. Ona ma takie poczucie, że ona powinna mnie o to błagać. Moje życie się skończyło. Jeśli w ogóle to przeżyję, to nie wiem, czy zajdę w ciążę. I wreszcie jest pewna grupa pacjentek, z którymi te rozmowy mają jeszcze inny wymiar. Czyli, że nie wszystkie kobiety, które się do mnie zgłosiły, otrzymały ode mnie zaświadczenie, żeby tę ciążę zakończyć. Dlaczego? Dlatego, że część z nich uznała, gdzieś w sobie doszły do wniosku, że jednak będą tę ciążę kontynuować i że jest to dla nich ważne. Ja przez pierwsze tygodnie po porodzie nie spałam prawie w ogóle. Moja córeczka bardzo długo jadła na początku przez butelkę i w zasadzie od karmienia do karmienia nie miałam nawet czasu, żeby się położyć. Ja byłam wrakiem człowieka. Towarzyszył mi ciągły strach o to, czy przeżyję kolejny dzień, czy jak na chwilę się położę i wstanę, to czy będzie żyła. Staram się nie wybiegać w przyszłość i nie myśleć o tym, jak ja wstanę z łóżka następnego dnia, kiedy moja córeczka już postanowi odejść z tego świata. Starałam się od leku do leku zadbać o każdą chwilę, o każdą potrzebę, patrzeć, czy się nie dusi, czy nie wymiotuje, czy się nie zachłysnęła. Budziła się co chwilę z płaczem. Ja nie wiedziałam dlaczego. Szybko zostało wdrożone leczenie. Miałam cały arsenał sprzętu, leków, strzykawek. Moja córeczka odeszła ode mnie prawie 2 lata temu. Nie wyobrażam sobie powrotu do takiego zwykłego życia, które miałam wcześniej. Zajmowania się sprawami, które dziś już dla mnie nie mają większego znaczenia. Chcę pomagać, chcę mówić też o hospicjach, które dla mnie były wielkim ratunkiem. O tych wszystkich ludziach, którzy mierząc się na co dzień z takimi tragediami, całe swoje serce wkładają w to, żeby być przy drugim człowieku w najbardziej dramatycznych momentach. Bardzo dużo się modlę do mojego aniołka w niebie, który na mnie czeka, i do Boga, żeby opiekował się nią i zawołał mnie już, kiedy będzie czas. Nie wiem, co kieruje taką osobą, ale ona ma do tego prawo. Jeśli chce donosić, to dlaczego nie? To jest jej życie, jej ciąża. Że ktoś miał siłę patrzeć na to dziecko. Dlaczego nie? Bo to chodzi o prawo wyboru. Nikt nikogo nie zmusza do aborcji. No, tak to jest, ale miej wybór, żebym ja mogła wybrać. Ja jestem w szoku, że w ogóle coś takiego ma miejsce w XXI wieku.
że takie rzeczy się dzieją, że to nam robią. Że ja musiałam od siebie z własnego kraju uciec jak przestępca, żeby ratować swoje życie. Czuję się złość, jeszcze raz złość. Rodzina powinna decydować o sobie, nie sędziowie, nie trybunał. Pozwólcie po prostu ludziom decydować o sobie, bo każdy przypadek jest inny i nie ma znaczenia, czy jest bardziej, czy mniej poważny. Moim zdaniem każdy jest istotny. Uważam, że do świętości nie można nikogo doprowadzić siłą, prawda? A u nas się tylko mówi nie i koniec. Masz być święta, wróć. Nie zaryzykuję kolejną ciążą, głównie ze względu na tego gościa, bo długo się o niego starałam, moja droga była bardzo kręta, żeby go mieć. Nie dam mu rodzeństwa, głównie dlatego, że są przepisy takie, jakie są, ograniczające wolną wolę matki. Na dzień dzisiejszy wolę, żeby moja córka była jedynaczką, niż na przykład sierotą. Dlatego nie wyobrażam sobie teraz zaś w ciąży w tym kraju. Nasza batalia o przywrócenie prawa do aborcji chorej ciąży to przywrócenie prawa, z którego korzysta nie więcej niż 1000-1500 osób w 38-milionowym kraju rocznie. A prawo, które zabroniło tej aborcji, spowodowało, że wszystkie kobiety w Polsce się boją. Wszystkie, miliony, 20 milionów kobiet w Polsce jest przerażonych tym, że jeżeli stanie się coś, jeżeli będzie coś złego z ich dzieckiem, to one nie będą mogły dokonać aborcji w sposób legalny. Batalia była o 1000 płodów, słuchajcie. 1000 płodów. W Polsce dokonuje się rocznie od 50 do 200 tysięcy aborcji. Zobaczcie, jaka to jest skala. Tu tym prawem szumnie uratowano 1000 ciężko chorych płodów, które i tak zginęły. Ponieważ trzeba wam wiedzieć, że nie wzrosła ilość dzieci z zespołem Downa, które żyją. To oznacza, że te kobiety i tak wyjechały za granicę i usunęły te ciąże. Prawo jest martwe, ono nie działa. Ci rodzice i tak zdecydują się na dokonanie tej aborcji, tylko będą musieli pokonać ileś tam set, jak nie tysięcy kilometrów. Być może będzie to dla nich wydatkiem finansowym, na pewno wydatkiem emocjonalnym, bólem, albo wykonają to na przykład w jakichś niegodnych warunkach, medycznie nieprzygotowanym do tego miejscu. I to jest dla mnie jakiś ogromny smutek. Jednym podpisem, jednym beznadziejnym uzasadnieniem można zniszczyć życie tysięcy kobiet. Często zniszczyć w sposób nieodwracalny. Coś jest nie tak z tym krajem. Coś jest nie tak, że mimo, że mądrzy ludzie w tym kraju pokazują problem, wprost mówiliśmy o tym, że będą problemy, że będą sepsy, że będą kobiety umierać przy porodach. Minęło ile? Pół roku? 7 miesięcy? Czy 9? I mieliśmy pierwsze zgony. Myśmy to mówili. Myśmy ostrzegali przed tym. Nikt nas wtedy nie słuchał. I my dalej ostrzegamy. Ostrzegamy przed samobójstwami matek, ostrzegamy przed samobójstwami ojców. Ostrzegamy przed tym, że będą działy się tragedie, na które my nic nie będziemy mogli zrobić. Będą przyjeżdżały pacjentki za późno. Będą przyjeżdżały pacjentki w sytuacji, kiedy my już nic nie możemy zrobić. Aborcja z ciąży chorej, embriopatologicznej, to jest sprawa między lekarzem a pacjentką. To nie jest sprawa polityczna, to nawet nie jest sprawa społeczna. Ponieważ problem jest zbyt mały, żeby był społeczny, aż. Natomiast on się staje społeczny wtedy, kiedy staje się zabroniona taka aborcja, bo ona wtedy już dotyczy wszystkich. To dotyczy 20 milionów ludzi. I to już jest wtedy sprawa wszystkich. I kobiet, i mężczyzn. I nie godzimy się na to, żeby z nas lekarzy, ludzi, którzy ratują codziennie ludzkie życia, którzy spędzają długie godziny na dyżurach, którzy często tracą rodziny przez to. Nie zgadzamy się na to, żeby nas jeszcze do tego wsadzano do więzienia za to, że robimy swoją robotę dobrze. To jest po prostu nie fair. W Konstytucji jest zapisane, mam prawo decydowania
o własnym życiu osobistym. Pytam się, jakie ja mam tu prawo żadne. Ani ja, ani mój mąż. Zostaną nam to zabrane. To jest decyzja o naszym życiu, tak? Osobistym, o naszej tragedii osobistej. Pytam się, jakie ja mam prawo w tym momencie. Decydowania o własnym życiu osobistym i mojej rodziny w tym momencie tak naprawdę żadnej. Ci, co podjęli tą decyzję, powinni wstać za tych biurek, pójść do tych rodzin, które mają tak ciężko chore dzieci, żeby się przez tydzień nimi zajęli i zobaczyli, jak to jest ciężko. Każą nam rodzić tak ciężkie, chore dzieci, a nie dając żadnego wsparcia finansowego. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ludzie oceniają nas, kobiety, w takich sytuacjach. Często zasłaniając się wiarą, Bogiem, plując na nas, to niech wspomną słowa Chrystusa tak naprawdę, tak? Kto jest bez grzechu, niech pierwszy chwyci i rzuci nią kamieniem. Skoro Chrystus nie ocenia, to się pytam, jakim prawem ci wszyscy inni śmiertelnicy plują na nas i rzucają tymi kamieniami. Gdyby była tu przy mnie, to bym ją po prostu przytuliła. Nie mogę im powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Nawet w tej chwili nie mogę im powiedzieć, że słuchajcie, dziewczyny, przecierpicie, ale potem się ułoży, będziecie żyć dalej. Bo nie wiadomo, czy będą żyć dalej. Co można powiedzieć? Mogę płakać razem z nimi, ale powiedzieć im nic nie mogę. Przykro mi.